Spotkałem się z zarządem Saludzkiego Towarzystwa Sportowego Hokejowego. Omówiliśmy bieżące problemy spółki. Spotkałem się z prezesem TS Van Mansart, Tomaszem Radczyszyną. Rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji finansowej w klubie i o pierwszej lidze siatkówki męskiej. Państwo dobrze wiecie, że TS Van Mansart w pierwszym sezonie będzie walczył o piąte miejsce w pierwszej lidze siatkówki męskiej, co jest bardzo dużym sukcesem klubu. Uczestniczyłem w uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Złotej Gody, na które zostało zaproszonych 15 par. Spotkałem się z Małgorzatą Rało, kuratorem oświaty w Rzeszowie. Spotkanie dotyczyło sieci szkół saludzkich. Spotkałem się z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem. Omówiliśmy współpracę samorządów. Spotkałem się z prezesem firmy Tarpon i prezesem Magna Polskie Folie. Tematem było sponsorowanie klubów sportowych działających na terenie Sanoka. Spotkałem się z prezesem Saludzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Bigielem Makrytą omówiliśmy działania związane z dalszą restrukturyzacją spółki, w tym ujęcia wody w Zasławiu. Chciałem powiedzieć, że w najbliższym czasie będzie konferencja prasowa, na której tak naprawdę zasadność likwidacji ujęcia w Zasławiu zostanie w szczegółach wyjaśniona, bo tutaj narasta coraz więcej jakby takich ubocznych tematów nieprawdziwych przy tej spółce i przy tym ujęciu. Natomiast ja jeszcze raz głośno i powtarzam. Restrukturyzacja spółki doprowadziła do tego, że sukcesywnie są obniżane ceny wody i ścieków dla mieszkańców Sanoka. Dalej jest to dużo, ale proszę zauważyć, że pierwotna cena ścieków i wody była 14,65 za metr sześcienny. Po pierwszym roku 2016 ta cena była 13,92. Po drugim roku w tej chwili jest 12,80. Wierzę, naturalnie, że to będzie przedstawiał pan prezes SPGK, ale cena wody i taryfy wodne na pewno zostaną również obniżone w roku 2018. Wierzę, że ta cena będzie mniej więcej na poziomie około 3 zł po 3 latach funkcjonowania obniżona. I tak jak inne samorządy podnoszą cenę wody, my obniżamy i w tym momencie ta cena będzie, spotkamy się z innymi samorządami. Proszę zauważyć, że elementy związane z restrukturyzacją tej spółki poprawią tą sytuację, bo 3 zł tak naprawdę już na metrze sześciennym to jest znacząca różnica obniżenia ceny wody i ścieków. Odbyłem szereg spotkań z dyrektorem Mosiru, Tomaszem Matuszewskim, dotyczącym działań związanych z inwestycjami na terenie Mosiru. Podpisałem umowę z firmą Transprzyt dotyczącą odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odbiór, transport i zagospodarowanie innych odpadów nieulegających biodegradacji z terenu gminy miasta Sanoka. Spotkałem się z jednostką strzelecką 2210, omówiliśmy współpracę miasta i ich działania. Brałem udział razem z wiceburmistrzem Stanisławem Chęciem w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spotkałem się z wizytatorami kuratorium oświaty, oddział Krosno i Rzeszów w sprawie sieci szkół i wygaszania szkoły podstawowej nr 7 w Sanoku. Proszę Państwa, tu chciałem jedno zdanie powiedzieć. Pierwotnie stanowisko kuratorium było jednoznaczne, że nie ma czegoś takiego jak stopniowa likwidacja szkoły podstawowej. Natomiast w dniu 24, czyli w dniu dwa dni temu, a w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy 28 marca, stanowisko wojewody w tym temacie. Stanowisko wojewody w tym temacie jest jednoznaczne, że zostały wszczęte jakby czynności związane z stwierdzeniem nieważności naszej uchwały. Natomiast w tym momencie pani wojewoda umarza postępowanie. Uważa, że nasza i uchwała dotycząca stopniowej likwidacji szkoły miała podstawę prawną i była prawidłowa. Czyli generalnie nie będzie uchylana uchwała, którą my podjęliśmy, bo tak naprawdę ta uchwała była prawidłowa i mam tutaj przed sobą decyzję wojewody podkarpackiej, która umarza postępowanie związane z stwierdzeniem nieważności naszej uchwały. Czyli tam proces stopniowej likwidacji to jest najlepsza rzecz, którą ewentualnie każdy samorząd może podejmować, jeżeli już ogranicza funkcjonowanie do placówki oświaty szkolnej. Spotkałem się z Bronisławem Kielarem, mówiliśmy wspólne imprezy z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół. Spotkałem się z delegacją Kongresu Żydów Rosyjskich zainteresowanym współpracą na polu kultury. Spotkałem się z komendantem Straży Ochrony Kolei w Zagórzu. Omówiliśmy współpracę z jednostkami odpowiadającymi za bezpieczeństwo w Sanoku, to jest Policją i Strażą Miejską.
Spotkałem się z Aleksandrem Korobczenko, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Omówiliśmy bieżące problemy przychodni zdrowia działających w Szanowie. Prowadziłem konsultacje społeczne, w których udział wzięli przedstawiciele 16 drużyn różnych dyscyplin sportowych. I celem była rozmowa na temat użyteczności inwestycji sportowych realizowanych bądź planowanych na terenie gminy miasta Sanoka. Spotkanie uczestniczył dyrektor Mosiro Tomasz Matuszewski. Spotkałem się w Warszawie z prezesem PZHR-u Dawidem Fałką oraz sekretarzem generalnym Związku Januszem Wierzbowskim. Mówiliśmy bieżące sytuacje i możliwość reaktywacji sanowskiego hokeja. Spotkałem się z prezesem Autosanu Markiem Opowiczem, mówiliśmy aktualną sytuację w spółce. Spotkałem się z prezydentem Tadeuszem Ferencem, mówiliśmy współpracę pomiędzy samorządami oraz możliwość zakupu przez Rzeszów autobusów produkowanych przez Autosan. W spotkaniu uczestniczył prezes Marek Opowicz. Spotkałem się z dyrektorem firmy Bosch, Bogdanem Szymanikiem, uściśliliśmy działania związane z kolejną edycją Bieszczadzkiego Lata Książkowego w Sanoku. Spotkałem się z panią dyrektor Marią Harajdą, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2. Mówiliśmy zakres prac remontowych w otoczeniu tej szkoły. Spotkałem się z księżmi parafii sanockich. Mówiliśmy przygotowania do spotkania sanoczan przed wspólnym siadaniem wielkanocnym. Tradycyjnie Wielką Sobotę o godzinie 12:30, na którą zapraszam mieszkańców miasta Sanoka. Będzie możliwość poświęcenia pucharu przez biskupa, który będzie na tym spotkaniu. Spotkałem się z pułkownikiem Markiem Drabkiem, dyrektorem Okręgowego Inspektoratu Więziennictwa w Rzeszowie. Spotkaniu uczestniczył poseł ziemi sanockiej Piotr Łuski. Spotkałem się w Warszawie z wiceministrem rozwoju regionalnego Adamem Hamszczakiem. Omówiliśmy możliwość pozyskiwania środków na inwestycje w Sanoku, a także rozmawialiśmy o projekcie wsparcia usług społecznych poprzez tworzenie transgranicznych centrów rehabilitacji sportu dla dzieci szkolnych w miastach Sanok i Winogradiw, który przeszedł ocenę formalną i do końca maja będzie ocena merytoryczna. To jest to, co mówię o tworzeniu montażu finansowego na Centrum Rehabilitacji i Sportu. Jest to element, który przeszedł przed ocenę formalną. Jeżeli przeszedł ocenę merytoryczną i zakwalifikowałby się do projektów, które będą finansowane, otrzymujemy 1 250 000 euro, czyli ponad 5 milionów złotych by weszło w tym momencie w inwestycję naszą, która jest podstawową inwestycją w tej chwili w Sanoku, oprócz naturalnej obwodnicy sanockiej, czyli to Centrum Rehabilitacji i Sportu. Te działania były prowadzone w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Uczestniczyłem w rozstrzygnięciu konkursu literackiego spotkania z książką organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Sanoku. Tym razem uczniowie sanockich podstawowych stawili czoła książce Adama Bogdaja Podróż za jednym uśmiechem. Przekazano plan budowy do rozbiórki i planowanej inwestycji Centrum Rehabilitacji Sportu. Do końca marca zostanie przekazany przez firmę projekt budowlany, a w pierwszej dekadzie maja 2017 nastąpi rozpoczęcie inwestycji. Firma przedstawiła wstępny projekt i wizualizację całości tej inwestycji. Plan został oddany już firmie, firma go porządkuje, firma wybiera wszystkie elementy, które są w ziemi, żeby oczyścić ten teren, firma kruszy basen odkryty, wszystko kruszywo będzie wykorzystywane do dróg, które będą tam tworzone. Tak jak powiedziałem, na początku maja firma przejmuje plac budowy. Stan surowy obiektu, czyli basen kryty, będzie pod koniec roku bieżącego. Otwarcie, jeszcze raz powtarzam, otwarcie i oddanie do użytku basenu krytego i wtedy nastąpi wyburzanie starego basenu, będzie 28 września 2018 roku. Spotkamy się z poseł Krystyną Wróblewską. Omawialiśmy różne tematy. Brałem udział w uroczystościach Święta Patrona Gimnazjum nr 4 w Sanoku. Brałem udział w walnym zebraniu członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Ziemia Sanocka w związku z wyborami nowych władz PTT-ku. Gościłem reprezentację artystów polskich, którzy zgromadzeni w Sanockiej Arenie po raz kolejny rozegrali charytatywny mecz hokeja pomiędzy reprezentacją artystów polskich a drużyną składających się sanockich VIP-ów i drużyną Niedźwiedzi. Spotkałem się z Wojciechem Królickim, prezesem spółdzielni mieszkaniowej Autosan w Sanoku. Udzielony wywiadu dla portalu samorządowego. Spotkałem się z Jerzym Domorackim, właścicielem stadionu na Stróżowskim w Sanoku. Spotkałem się z dyrektorem szpitala Henrykiem Przybycieniem. Mówiliśmy planowane działania inwestycyjne w szpitalu. Spotkałem się z Piotrem Uruskiem. Mówiliśmy wspólne działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji w Sanoku. Spotkałem się z Czesławą Kuraż. Mówiliśmy wspólne działania związane z wolontariatem i Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Spotkałem się z komendantem Policja Andrzejem Stępkiem, mówiliśmy bieżącą sytuację. Spotkałem się z prezesem Autosanu Markiem Opowiczem po raz kolejny, mówiliśmy aktualną sytuację w spółce.
Odbyłem kolejne spotkania z zarządem STS SANO, profesorem Jerzym Burtanem, wiceprezesem Hubertem Paszkiewicem. Zarząd STS-u przedstawił informacje związane z działalnością klubu. Uczestniczyłem w podsumowaniu plebiscytu najpopularniejszego trenera i sportowca podkarpackiego Trójmiasta, Sanoka, Krosna oraz Jasło. Uczestniczyłem w uroczystej akademii przygotowanej przez nauczycieli uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku z okazji święta patrona szkoły, to jest Tadeusza Kościuszki. Odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Dawida Chwałką. Po konferencji odbyło się spotkanie z prezesem Dawida Chwałki, posła na Sejm Rzeczypospolitej Piotra Uruskiego wraz z zarządem STS-u. Chciałem krótko to skomentować, bo różna jest informacja i komentarze. Proszę Państwa, cała rzecz polega na tym, żeby Sanok i klub hokejowy odzyskał wiarygodność u władz centralnych. Bo tej wiarygodności tak naprawdę nie ma. Nie może być wiarygodności, jeżeli klub funkcjonuje przez rok i ma długu prawie milion. Żeby w ogóle cokolwiek myśleć o hokeju, trzeba najpierw ten dług spłacić i ewentualnie próbować to wszystko reaktywować. I cała rzecz polega na tym, żeby sanocki hokej odzyskał wiarygodność u sponsorów różnych, bo ci strategiczni sponsorzy to ja wierzą, że będę dalej funkcjonować w hokeju, ale również u innych sponsorów, ale również u władz Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, bo na tym etapie tej wiarygodności tak naprawdę przez te ostatnie lata zupełnie nie było. I tylko tyle więcej nie komentuję. Wraz z burmistrzem Stanisławem Chęcie spotkaliśmy się z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli. Omówiono przygotowania szkół do reformy oświatowej i zapisów dzieci do jednostek. Odbyłem szereg spotkań z dyrektorami podległych miastu i instytucji. Odbywają się na bieżąco rady budowy oraz prace związane z projektowaniem i realizacją inwestycji na Mosirze, czyli Wierchy i Centrum Rehabilitacji i Sportu. Chciałem powiedzieć, że kolejny związek dopisał się do polskich związków sportowych popierających nasze inwestycje w Sanoku. Jest to Polski Związek Lekkiej Atletyki. Dzisiaj Państwo będziecie podejmować uchwały dotyczące Wierchów, dotyczące bieżni tartanowej, dotyczące oświetlenia. Ten związek dopisał się i jest jakby szóstym związkiem sportowym, który popiera nasze inwestycje w Sanoku, czyli jest to mocne wsparcie przed podejmowaniem decyzji przez Ministerstwo Sportu odnośnie kwoty finansowania tej głównej inwestycji, którą zabiegamy, czyli Centrum Rehabilitacji i Sportu. Te decyzje będą na pewno najpóźniej do końca maja zapadać w Ministerstwie Sportu. Sanok otrzymał z rezerwy celowej ponad 1 000 000 zł na przebudowę drogi Prugara, Kedlinga i Kochanowskiego. Cała inwestycja, która została zaplanowana na rok bieżący, po przetargu będzie pewnie mniej, ale pochłonie około 2 000 000 zł, bo drugie te 50% daje miasto. Remont tych ulic to kolejna zapowiedź na 2017 rok. Po ulicy Lipińskiego, którą wierzymy, że będzie również remontowana, w większości dróg osiedlowych i rozpoczęciu budowy obwodnicy. Z pewnością ten rok będzie można uznać za przełomowy, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową dla Sanoka. Ja bym prosił wszystkich Państwa i Rady Dzielnic i Radnych. Tak naprawdę rok bardzo szybko upływa w tym momencie. Będziemy się zaraz zastanawiać za budżetem roku 2018. Proszę wsłuchiwać się w głos społeczeństwa, które mówi o priorytetach na swoich dzielnicach. Ja wczoraj miałem dyżur, miałem przynajmniej 2 grupy ludzi, które prosiło o interwencję, jeżeli chodzi o drogi w poszczególnych dzielnicach. Naturalnie, że dla mnie priorytetem jest to, co tutaj ludzie mówią, z czym przychodzą, ale tak naprawdę te decyzje będziecie podejmować Państwo, Wy, Rady Dzielnic, sugerując, jakie ewentualne inwestycje na Waszych dzielnicach powinny być podejmowane i również radni miejscy, którzy będą jakby w przyszłości to akceptować przy uchwalaniu budżetu. Ale bardzo proszę się wsłuchiwać, bo no, dużo racji jest tutaj po stronie społeczeństwa, że, ale z drugiej strony ja mam świadomość tego, że ulice na dzielnicach są tak naprawdę bardzo zapuszczone. Gdyby było ponad 30 milionów złotych i miasto miało, to pewnie to by było też za mało, żeby zrobić wszystko, co tak naprawdę potrzebne jest do zrobienia na dzielnicach. My takich pieniędzy nie możemy dawać na drogi, mamy inne priorytety, ale sukcesywnie te drogi poprawiamy i proszę o taką analizę, jak będzie przygotowywany budżet na 2018 rok. Bardzo dziękuję.